Narodowy Bank Polski zaprezentował dzisiaj zmodernizowane banknoty. Przypominam, że wizerunki banknotów nie zmieniają się, natomiast zmieniły się zabezpieczenia. Banknoty znajdą się w obiegu w kwietniu 2014 roku. Dzisiaj pokazujemy, jak wyglądają te nasze nowe banknoty, chociaż przypominam, że operacja ta jest operacją czysto techniczną. Zarówno stare banknoty, dotychczasowe banknoty, jak i banknoty zmodernizowane pozostaną równolegle w obiegu. Zmianą ulegną zabezpieczenia na banknotach 10, 20, 50 i 100 zł. Banknot 200-złotowy pozostanie niezmieniony. Banknoty z dotychczasowej serii Władcy Polscy zostały wprowadzone do obiegu już 18 lat temu. Czas najwyższy na ich modernizację. Jest to zresztą operacja czysto techniczna stosowana również przez wszystkie inne banki centralne. Zazwyczaj co średnio 5-8 lat. Banknoty w momencie, kiedy były wprowadzone do obiegu, miały najwyższy poziom zabezpieczeń. W związku z tym ta operacja w przypadku Polski mogła potrwać trochę dłużej, ale Narodowy Bank Polski musi również uwzględniać postęp techniki i stosować nowe zabezpieczenie. Na pewno jesteście Państwo ciekawi, jak wyglądają banknoty ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami i czy można będzie je odróżnić w portfelu na pierwszy rzut oka. Tak, te różnice będą widoczne gołym okiem, chociaż przypominam, że należy sprawdzać kilka zabezpieczeń naraz. Przyjrzyjmy się nowym banknotom. Na pierwszy rzut oka widać białe, niezadrukowane pole, które zostało odkryte w stosunku do banknotów dotychczasowych po to, aby ułatwić identyfikację znaku wodnego. Jest też dużym ułatwieniem dla profesjonalnych uczestników obrotu gotówkowego, ponieważ pozwoli nam oceniać stopień zużycia i zabrudzenia banknotu. Kiedy spojrzymy na wszystkie nominały zmodernizowane, czyli 10, 20, 50 i 100 zł, na każdym z nich znajdziemy coś nowego, co na pierwszy rzut oka pozwoli nam zidentyfikować, że mamy do czynienia ze zmodernizowanymi banknotami. Weryfikując autentyczność banknotu, stosujemy 4 techniki. W zależności od kryterium tego, co sprawdzamy, mówimy dotknij, popatrz, przechyl i sprawdź. Przyjrzyjmy się zabezpieczeniom na poszczególnych banknotach właśnie w ten sposób, pamiętając o tym, że należy łączyć te kryteria. Nie wystarczy tylko przechylić, albo tylko sprawdzić, albo tylko dotknąć, aby mieć pewność, że banknot zmodernizowany jest autentyczny. Zacznijmy od kryterium dotknij. To kryterium nie zmieniło się dla wszystkich banknotów. Zarówno w przypadku banknotów dotychczasowych, jak i zmodernizowanych mamy wyczuwalne wypukłości. Wypukłości na banknotach pozostaną takie same, jak na banknotach dotychczasowych. To znaczy nominał 100 zł, napis Narodowy Bank Polski, godło, podpis prezesa Narodowego Banku Polskiego i głównego skarbnika, główny wizerunek, wypukłość na nominale 100 zł, wypukłość na dolnym pasie. Na stronie odwrotnej wypukłość Narodowy Bank Polski, nominał 100, wizerunek banknotu i dolny pas. Oczywiście niezmienione pozostaje również zabezpieczenie dla osób niewidomych, czyli wypukłość w lewym dolnym rogu. Kolejnym sposobem weryfikacji autentyczności zmodernizowanych banknotów jest patrzenie pod światło. Mamy przygotowane w tym celu 3 zabezpieczenia. Pierwsze z nich jest to znak wodny. Dotychczas znak wodny przedstawiał głowę władcy, został on teraz uzupełniony i zmodernizowany poprzez dodanie jednotonowego znaku wodnego przedstawiającego nominał. Takie zabezpieczenie zastosowane jest na wszystkich zmodernizowanych banknotach. Utrzymane zostaje zabezpieczenie widoczne pod światło, czyli metalizowana nitka, na której przedstawiony jest nominał, w tym przypadku napis 100 ZEU. I trzecie zabezpieczenie, które zostało zmodernizowane, jest to obustronny nadruk widoczny pod światło, korona w owalu. Dotychczas znajdował się tutaj też wizerunek korony w owalu, w tej chwili jest on zmodernizowany, tak aby był znacznie lepiej czytelny jako zabezpieczenie. Przyjrzyjmy się zabezpieczeniom przechyl. Przechyl, to znaczy popatrz pod pewnym kątem, a zobaczysz zmieniające się na banknotach obrazy. Pierwsze zabezpieczenie tego typu to jest efekt kątowy. Do dotychczasowego efektu kątowego umieszczonego w prawym dolnym rogu banknotu 100-złotowego, przypominam, że w zależności od kąta patrzenia widzieliśmy albo napis 100, albo koronę, dołożyliśmy dodatkowy efekt kątowy.
umieszczony na rozecie z lewej strony władcy. W tej chwili mamy tam napis NBP oraz napis 100, wyrażony zarówno liczbowo, jak i wyrażony słownie. Dodatkowym zabezpieczeniem i zmienionym, zmodernizowanym zabezpieczeniem na banknocie 100 złotowym jest nowa rozeta umieszczona na prawo od portretu władcy. Zmienia ona swój kolor. Na banknotach stosowane są również zabezpieczenia, które my nazywamy sprawdź. Aby zweryfikować tego rodzaju zabezpieczenie, potrzebujemy już jakiejś pomocy, jakiegoś urządzenia. Po pierwsze są to mikroskopijne druki, które widzimy w wielu miejscach banknotu, ale najbardziej widoczne są chyba w prawym górnym rogu w okolicy nominału. Tutaj mamy po pierwsze napisy mikroskopijne RP i napis, który ciągnie się wzdłuż całej górnej części banknotu Rzeczpospolita Polska. Dodatkowe zabezpieczenie, są to zabezpieczenia widoczne w ultrafiolecie. W przypadku banknotu 100-złotowego takie zabezpieczenie, znane Państwu czasami ze sklepów, kiedy sprzedawca bierze i w ten sposób sprawdza autentyczność banknotu, jest kwadrat umieszczony na lewo od portretu władcy z napisem 100ZEU. Zabezpieczenia ultrafioletowe widoczne są też w innych miejscach banknotu, ale to jest najbardziej charakterystyczne. Na banknocie 50-złotowym nowym zabezpieczeniem jest litera K, która umieszczona jest po prawej stronie głowy władcy. Dotychczas była ona wykonana inną techniką i zmieniała swój kolor od oliwkowego do amarantowego. Na banknotach zmodernizowanych zmienia ona swój kolor z niebieskiego do zielonego. Na dodatek ta zmiana koloru następuje w sposób płynny dzięki zastosowaniu nowych technik. Więc różnica pomiędzy banknotem dotychczasowym i zmodernizowanym w przypadku 50 zł to nowy kolor litery K i płynne przechodzenie koloru z niebieskiego do zielonego. Zaprezentuję teraz nowe zabezpieczenie na banknotach 20-złotowych. Na ich odwrotnej stronie umieściliśmy opalizujący pas w kolorze fioletowym. Na tym pasie widoczny jest nadruk 20ZEU, przedstawiający nominał. Pas jest widoczny tylko po pewnym przechyleniu banknotu, zgodnie z zasadą sprawdzania banknotów przechyl. Nowe zabezpieczenie na banknocie 10-złotowym jest widoczne gołym okiem. Kiedy przewrócimy banknot na odwrotną stronę, widzimy tutaj opalizujący pas w kolorze zielonkawym. Na tym pasie umieszczone jest oznaczenie nominału 10ZEU. Widać go tylko pod pewnym kątem. Kiedy poruszamy banknotem, widzimy zielonkawy opalizujący pas.